Cześć, siemano, z tej strony StarHappyka, to już jest kolejny odcinek z Fallouta 4. Jesteśmy w bazarcie Diamond City, a przynajmniej przed. Jaki dzisiaj cel? Prosta. Poboczna, oj to nie to, poboczna z Paper, żeby tam książkę z nią napisać. Jaką książkę? Pfu. Gazetę. I z Valentine'em mamy misję główną. W sumie najpierw poboczne, żeby ciekawsze rzeczy zostawić na koniec. Mam nadzieję, że dzisiaj nie zrobię tak jak wtedy, że musiałem godzinę czegoś szukać. A to jest prawdziwe. Ja już pamiętam. Dobra, nieważne, jeszcze coś tu załatwię, póki będę mógł, ale najpierw... Gdzie jest Piper? Na górze? O, cześć. Hey, Piper. Glad you dropped by. You holding up, Lou? Yeah, holding up. Look, I'm just gonna say it. You're a vault dweller. You might not be wearing the blue jumpsuit, but the Pip-Boy and that fish out of water look? Dead giveaways. So here's the deal. Przepraszam bardzo. Przepraszam, ja się tu wtrącę. Mam niebieski strój, tylko że aktualnie mam Paper, mam... Kur... Twoje... Mol... Pancerz wspomagany Minutemenów, bo to jest duma przecież wspólnoty. Przyjedno budowywana. A ty mówisz, że nie mam pancerza. Ja ci dam. W sumie nie dam, bo ty może, coś może być ciekawego z tego, ale nieważne. Co mogę tam powiedzieć? Będę szczery. Wait. They boxed you up in a fridge? The whole time? Are you saying you were alive before the war? Yes. I'm over 200 years old. Oh my god. The man out of time. Powrót z przyszłości. Jezu, fajnie jak to się oglądało. Boże, to było piękne. Mnóstwo wybuchu, czy straszne? I've been having too much fun blowing things up to think about it. Gotta make my job hard for me, huh? All right, if that's the quote, that's the quote. Now I already know you're looking for your son, Sean. Do you suspect the Institute was involved in his kidnapping? Sasha? Yeah. No one ever does. That's what makes them so scary. For the last part of our interview, I'd like to do something different. I want you to make a statement to Diamond City directly. The threat of kidnapping is all but ignored in the Commonwealth. Everyone wants to pretend it just doesn't happen. What would you say to someone out there who's lost a loved one but might be too scared or too numb to the world to look for them? Nie traćcie nadziei. Don't. You have to have hope that you'll see them again. Or at least that you'll know the truth. A strong note to end on, Blue. Thanks. That's everything. Dobra, chyba zrobię trochę głośniej. Some time to put this all together, but I think your story is gonna get Diamond City plenty to talk about. Anyway. Mam nadzieję, że na filmie tego widać nie będzie. Watch your back. Just say the word when you're ready. I can't wait to see where the story goes next. No, mission complete. O, mogę przecież... Chyba się nie obrazi, nie, jak mi pozwala. Klej, tak. Jezu, pamiętam jak ja po odcinku szukałem tak upierdliwie tego kleju tydzień temu. A to wszystko dlatego, że nigdzie go nie było. Ale go... Listonosza? A co ty tu? Czemu antyrada chowacie? Wiesz co, chamski, nie będę, nie zabiorę ci pluszaków. Widzę, że... O. Zresztą prawda.
A możecie sobie poczytać. Zatrzymując film. Kurde, pogniecony jakby łęciej napisał. Ile ona tego ma napisane? Paper, ty się dobrze czujesz, że takie długie piszesz? To jest chyba jedno z najdłuższych rzeczy, jakie tu jest do czytania. Są dwie te same, więc dobra. Teraz wyjść na bazar. Jeszcze sobie coś tu kupię, a mianowicie klej. Sobie pójdę ulepszyć ten pancerz, co znalazłem podczas podróży, ten wojskowy. Bo to chyba się też opłaca. Najpierw pancerz. Jaki pancerz? Klej. Tam jest ten robot, to sobie do niego pójdę. Szpera 3 lata. Przecież ich nie przewalam. Coś mnie to opłaci, po prostu daj mi odpowiedni towar. Daj mi po prostu towar. Klej, 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 klej. I wait. Powaliło typa. O, tutaj. Ja tylko dwa kleje, no trudno. Te ci dam, co wy ci dać? A ja mam jeszcze to i to nie zauważyłem. I dobra, czekaj, to jest na jaka ręka? Lewa. Lewa to jest... To ci dam. Zamieniam trochę rzeczy. Tak, i z tego też posprzedaję. Bo i tak nie wiem z tym co robić. Nuki ci zostawię, napój mogę dać. Masz. Tego nie oddaję, to masz. Steki też masz. Steampaków nie gwan, to coś tam. To i budzico. A teraz ten jakieś ammo. Bo atomówek raczej nie sprzedajesz. Dokładnie. Ja bym potrzebował teraz najbardziej czego. O, plasmówki się mogę dwie dać. Skorzystam z okazji. Rakiet ci nie dam. Ogniwa fuzyjne, no właśnie bym potrzebował. Ile ich masz? 38, to sobie zabiorę. Jedną rakietkę. 45 masz coś swego, kuźwa 1000, dobra, nie, to trzeba jakoś taktyką. Co bym wykupił, może tak, na razie tyle. I zabierz, o, i tak to wygnie. A teraz to jest do broni, to jest do tego, aha, może pancerz. Niech mi jakiś Janusz zabierze mój pancerz, zabije. Nie ten, o. Co jest? Nie mogę, czemu? No dobra, czyli jednak pancerza nie ulepszam. O!
Przepraszam bardzo, tu był robot. Już wszyscy do robot... Teleportowali się do roboty. Nie mam pytań. Magiczna teleportacja jakaś. Detektyw Valentine. Agention. Wchodzimy na somebody. No, prawie. Ale mniej więcej. A wyjdę z tego pancerza. Not as long as I got a few friends to back me up. You saved Nick, this agency, and my job. Thank you. Can we get started on my case? Oh, of course. There's just a small clerical thing we need to clear up. Here. I know an amount wasn't on the table when you went out to find him, but you deserve a reward. Plus a little something extra. You know, if you're looking for work and don't mind putting on the detective hat, Nick sure could use a new partner. Whoa. One case at a time, Ellie. Our new friend needs our help first. All right, let's get down to business. Zaraz zacznę, czekaj, tylko sprawdzę. Co ona mi jakieś ubranie dała? Czekaj, sobie sprawdzę. Co mi... O, pobawiłem się w drugiego detektywa. Dobra. Na ten odcinek jesteśmy detektywem. O Jezu, ale... Dobra, na ten odcinek jesteśmy detektywem. Opiszona. Kurczę, banda nie ukryła mnie, to na trudno. There was a man and a woman. They didn't say much. But I remember they called me the backup. So we're talking a small team. Professionals. The kind that know to keep their lips tight if they're on the job. Not sure what the backup means, though. Well, that confirms it. This isn't a random kidnapping. Whoever took your kid had an agenda. A lot of groups in the Commonwealth that take people. Raiders, super mutants, the gunners. And of course there's the Institute. Who were the gunners? High-end mercenaries. No job too brutal. Kurczę, chciałem o Instytut. They wouldn't be the ones pulling the strings. So you think this Institute is responsible? Well, they're the boogeymen of the Commonwealth. Something goes wrong, everyone blames them. Easy to see why. Those early models strip whole towns for parts, killing everything in their way. Then you got the newer models, good as human, infiltrate cities and pull strings from the shadows. Worst of all, no one knows why they do it, what their plan is, where they are. Not even me. I'm a synth myself. Może jesteś synthkiem, to akurat wiem. Dobra, czyli... You don't know anything about them? Really? Some kind of security setting strips or blocks out those memories. It's not just me. Any synth that gets trashed, left behind, or escapes the Institute has the same problem. Comes in kind of failsafe. Either way, I need to find Shaw. Right. Speculation is getting us off track. Let's focus on what you saw. What did these kidnappers look like? One of them came right up to me. Bald head. Scar across his left eye. Wait. It couldn't be. You didn't hear the name Kellogg at all, did you?
Might have. Everything was foggy. Way too big of a coincidence. Ellie, what notes do we have about the Kellogg case? The description matches. Bald head, scar, reputation for dangerous mercenary work, but no one knows who his employer is. And he bought a house here in town, right? And he had a kid with him, didn't he? Yeah, that's right. The house in the abandoned West Stands. The boy with him was around 10 years old. Maybe it's another kidnapped kid. Yeah, either that or he's got a son of his own. Not a comforting thought in any case. Both of them vanished a while ago. Haven't been heard or seen since. Let's you and I take a walk over to Kellogg's last known address. See if we can snoop out where he went. Security doesn't really go to that part of town. You two should still be careful. I always am. Dobra. Bawimy się w detektywa ułożę. Wasz mam pancerz pomocy! Czekaj, Nick. Wiem, że jesteśmy detektywami. Dobra. Jeszcze sobie coś sprawdzę. Gdzie są moje otwierane zameczki? Chciałem po prostu sprawdzić, bo nie pamiętam, czy ja ulepszałem. A zamki to podstawa. Jak trzeba się włamać, to mieć dobry zamek. Do otwierania oczywiście. Więc... A, czekasz. Zagadałem się i zapatrzałem i... Dobra. Wiesz co? Zabiorę sobie swój laserowy. Quick, clean, thorough. Has no enemies. They're all dead. Except you. 9-1 odds says he's our man. More than just you identifying his distinguishing features. The M.O. was all him as well. Leading a small team to kidnap a baby and leaving one of the parents alive for later? Not many mercs in the Commonwealth can pull that off. No, ciekawie się tu zapowiada ten odcinek. Odcinek według mnie. Szkoda, że to jest trochę krzywe. Mam nadzieję, że to nie spadnie za chwilę. To tutaj? Dobra, zachować czujność? Spoko. Dobra. Opłacało się, dobra. Yes. Ta-da! Mission accomplished. Let's take a look around. Kellogg must have left something behind. Jak uważasz, ale to jest ciekawy sprzęt. Zaraz, ja mam swoją... To jest moja strzelba. O, super klej. Z tego raczej nie biorę. Na górze co ciekawego. Klej, kukurydza. Stalsę biorę, garnek biorę. Kajdanki. Więcej tego. Co to jest? Zapalniczka. To zawsze na plusie. Dobra, zobaczmy. For anything out of sorts, switch, button. Mówisz? Ja już to znalazłem. Well, that's one way to light a room. Co on tu? Ja pierdziu! Quantum. Żarki, więcej quantum. Oczyszczono, jaki sprzęt tu miał. Granat M, mina kryogeniczna, widzę, zupka z igłony, amunicji, wiśnia, karton menty, wielkie coś, bomb nie biorę, jakiś manekin, nie mów o co, do treningu,
papierosy, piwko, olej, tu pusto. Tutaj jest oboromina. Więcej. Czekaj. Dobra. Wszystko chyba przeszukane. Fetch him and let him have a whiff. See if he picks up the trail. Before you head out, I know this is personal business. You have to face Kellogg on your own. Just say so. I want you with me on this, Nick. All right. Let's get that bastard. This is your show from here on out, okay? You say jump, I'll say how high. A lot of people out here could use a hand. Szczerze ciekawy będzie chyba Ja chyba będę to chyba zabiorę jako towarzysza podróży Valentine, bo szczerze ciekawie się zapowiada z nim najbliższe, coś czuję. Dobra, o chłop jest tutaj. O, i misja poboczna zrobiona, ale tutaj chyba musimy i za ochłapem to co idziemy. Coś tam punkciki podskoczyły, może schowam jednak broń. Dawni znamy. Idź za ochłapem. O, słyszę, że nawet tutaj fajne zdanie o Valentine mają. Kurde, chyba coś mi patrz szwankuje. Ale chyba tylko mi się zdaje. Dobra, ładuj się. Radioaktywny pickback, jedynie 99,99 kapsli. Polecam. Bardzo piękne. Żartuję. Ja po prostu zmęczony jestem i trochę miło. Trochę zmęczony po prostu jestem. Bo praktycznie ze szkoły wróciłem, to wiadomo chyba o co mi chodzi. O, dobra, w końcu. No, ochłap, prowadź. Valentine, idziesz? Chodź, Valentine, szybciej! Jak to było w jakimś filmie? Gdzieś tu fajnie to brzmiało. Cipcie! Tylko nie pamiętam gdzie. O, tu widzę, fajnie mają. Ułożone to wszystko. Te barykady. Ło! O, to tylko samochód. Dobra, ja nie będę biegł. Dobra, pobiegnę. Co? Ładę. Pobiegniemy za kawałek. Ale może... Nie, dobra, mam strzelbę, to jest git. Dobra, to jestem gotowy do walk. W razie W. Szukaj wskazówki. Co? O chłop, czekaj, co? Torami rozumiem. Dobra, spoko. Zobaczę se. No nie, widoki w dal są piękne. To muszę przyznać. Jakiś wagon? Ale Jezu, ja bym chciał sobie zobaczyć tak w realu takie widoki w górach. No może bez... Niekoniecznie jest takim ciągu, o Boże, krety. Teraz fokusujemy się na tego. Łoty, zmutowany! Łoty. Jak ty się? Jeden.
Won mnie stąd. Dość problemów mi robicie gdzieś tu. O, ja zbiorę to wszystko. Ktoś tu, widzę, zeżarł pistolet. Pistolet. Przeładuj. Nie no, od razu lepiej się strzeli z dwóch rureczki. Gdzie jest o chłop? Jest. O chłopcze, koj! Bo nie nadążam. No ale co ja bym mógł sobie jeszcze... Bo sobie nie mam ochoty strzelić z tej samej broni. Wiesz co, chłop, zanim pójdę... No ale nie ma. Gdzie poszedł? Wait. Czy mi się zdaje, czy to jest jakieś gówno wybudowane? Nie no, ewidentnie tam ktoś jest. Oj! Oj, dobra, więc ja se postrzelam. Tam wyżej gdzieś są. O, tu kolega. Uwaga! Poleciał. Cieszę się, że... Szkoda, że pies nie poleciał. Co ja nie wiem, po co ja się z nimi walki daję. Kolego! Ja cię widzę. Bum! Atomówka! Tam jeszcze ktoś. Oj! Jeszcze raz podwójnie. Nie trafiłem? Wait. Aj. Schował się za samochodem. No z Boże! Dobra. Dobra, możemy iść. Trening zawsze na plusie. Oj, nie bazuka. I przepraszam. Tyle amunicji do jednej broni. What? O Jezu. Ej, sporo tej, dobra, bym sobie do nich poszedł, ale widzę. Komuś rozpindolił ciało. Czekaj, to jest tylko to ciało? No, dalej idź, bo tu widzę kolejne ciało. Kolejny tułacz bandytów. No, o chłop, którędy? Dzikie pieseł. Pieseł chyba próbuje wstać na nogi martwy. Ten widzę, że jak zdech, jak... Nie wiem co. Wait, brakuje jednego ciała. A nie. Co? Oła, myślisz, że jest bezpiecznie? Hmm.
Jak mu demej zleci! Wystarczyło kilka pocisków, żeby go z... takiego pistoletu, lol. Skórę sobie zabiorę. Ochłap dalej prowadzi. Ej, przepraszam bardzo, bandyty. Oj. Co jest? Flagę zużyłem. Dobra, to co innego? O, odłamkowe. Jep. Sorry, piesa, uwaga! No mu tam, ty jeszcze wy! I tak rzuciłem przez przypadek tego Mołotowa, więc... Mutanty walczyć chcą? Dobra. Jep. No, daj się! Łoty! Jeden. No. Skończyłem. No, nawet gdzie jest ochłap? Oj, dobra. Chyba coś mi zdawało. Kuźwa, jak zakrwawiony. Dobra, wracamy do pistoletu. Na dole ktoś jest? No wiem. Ojej! Coś tu mi śmierdzi. O, właśnie o tym mówię. O chłopczek, przecież chyba nic nie znaleźliśmy. Chyba. Albo dobra. Idziemy dalej. Kurde, naprawdę coś ma z tym padem teraz nie tak. Albo mi się zdaje. No nie no. Bo nie to ja bym był równo za nim, a coś mnie tu blokuje. Niekoniecznie. Dobra, garnięta. Albo i nie! Nie! Ma wara od mojego pieseła. No. Kolejny idzie spać. A my lecimy dalej. No. Ale wiesz. Oj, to był bandyta, czy kto? Panda. Tracking known mercenary. Exercise extreme caution. What have we here? Error. System corrupt. I can't feel my legs. Nothing to report.
safe out there, everyone. Just tell me where Kellogg went, Tin Can. Identity of assailant, Kellogg. We're still on track. Hopefully, you're not much further. Czekaj, mogę jeszcze z tym? Nie mogę. Nie wiem, co on zrobił temu robotowi, ale nieźle go spierdolił. Dosłownie. Łowy bulwy, wiedziałem. Jak dole macie? Nie chcę się z nimi walczyć po prostu. To ja sobie tylko zbiorę. O, dobra, chyba już więcej ich nie ma. O, chłop, prowadź. Nadal mamy Shona do znalezienia. Pójdę tędy, bo tu widzę, że chyba mi nie pozwala wejść. Ładne tereny. A to co? To jest... O Boże, jaka rakieta. Ej nie, no ja chcę wiedzieć, do czego ta rakieta służy. No, wejdź mi w ten terminal. Myślę, że mi zbugował. Zobaczycie za pomocą stolego. O Jezu, jak... O nie. O, o. Uwaga! O Boże, gdyby nie pancerz, już bym zach... Ej, nie grzyjesz. O Boże, jeszcze samochód! Typowa amerykańska konstrukcja. Nic nie działa. Myślałem, że samochód poleci. No próbować jako, bo widzę, że tam nic nie zrobię. Teraz smutne się czuję. Czy to nasz człowiek? W sumie mimo iż to pytanie było do psa. Trzeba zobaczyć. O Boże, kolejne miasteczko. Tam satelity są. Tam mucha lata. Nie, no pięknie tu jest. No, przyznam, że fajnie, bo Boże, tu są działka. Chyba nie zawsze do mnie, tak? Ej, nie, one mogą do mnie strzelać, ale lepiej zdejmę. Jep.
Do kogo strzelasz? No, muszka. Myślałem, że nie trafię, ale okej. Dobrze jest. Take it from here. Give our four-legged friend a break. Chodźmy, o chłopca ty tu. Boy! Everything okay, boy? Don't worry, dog meat. Just saying hello. No chłop, chyba czas byłoby wracać do swojej... tam do zamku. Valentine, chodź. Mamy misję do rozwiązania. Właśnie jaka jest. Dostać się do Fort. Jak nie da się Google, to trzeba dołem. Ale tutaj chyba... Czy tu jest wejście? Wejście jest... tutaj. A to co? O, czyjeś mieszkanie widzę. Ktoś chyba tu żył. Nawet samochód miał. Stół alchemiczny. O, chyba jednak już wiem, kto tu jest. Kto tu żył. Chyba od narkotyków. Spokojnie, Valentine, tylko po wodę oczyszczoną. Tu zielone grzyby rosną. Mam nadzieję, że nie halucyny. Bo to byłoby trochę niefajne. Dobra. Teraz trzeba poczekać. Albo już nie. Czyli teraz mamy znaleźć kolego w tym miejscu. Kurde, my się... A, nie ma, łatwo. Dobra, teraz jeszcze tylko tutaj. Ale myślę, że szukaniem kolego się zajmiemy w następnym odcinku. Czyli najpewniej w następny weekend. Chcę jeszcze tylko do góry dojdę. Opowiadajko. O, i sobie chyba na tym piętrze zakończymy odcinek. Tak więc dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Trzymajcie się. No i cześć. Kurczę. Chciałem wyłączyć, a co zrobiłem? Nic.